amerykański streamer, youtuber i influencer Disguised Toast ujawnił, że na swojej drużynie e-sportowej straci w tym roku $1,000,000. I spent $1,000,000 on my e-sports team and made a total of $0. Hi, I'm Disguised Toast, and today I'll be telling you all about how the e-sports industry is one of the worst thing you can get into. Co więcej, nie wyjmie z tego interesu ani dolara. W takiej sytuacji zasadne staje się pytanie, co to w ogóle za biznes, w którym nie da się zarobić. I dzisiaj będzie parę słów o tym. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Piotr Czarny, Piotruś Barański. Witam na kanale Gadają o Esporcie. Na samym starcie przypominam o zostawieniu lajka, suba i dzwona, a także komentarza, to pomaga nam się rozwijać. Więc przechodząc już do samej rzeczy, bo ten mój dzisiejszy krótki wideo felieton będzie poświęcony nie tylko sytuacji Disguised Toasta, ale też temu, jak wygląda ta strefa biznesowa, jeżeli chodzi o e-sport, jak można ją naprawić, co jest z nią nie tak i z czego wynikają problemy. Czymś, co skłoniło mnie do przemyśleń, był wcześniej wspomniany film Toasta, w którym rzucił on sporo światła na to, jak sytuacja e-sportowa w Ameryce wygląda zakulisowo. No i powiem wam szczerze, nie jest najlepiej. Według słów Toasta, każda organizacja jest stratna, tylko nie każda o tym mówi na głos. Nie chcę w tym filmie jednak pochylać się mocno nad tymi milionami czy setkami tysięcy dolarów, bo myślę, że dla nas, ludzi funkcjonujących w Polsce, takie sumy mogą być trochę przytłaczające. Spróbuję to wszystko sprowadzić na nasz prawdziwy polski grunt i pokazać, jak to wygląda u nas w praktyce, bo myślę, że mechanizmy działające tam w Ameryce i u nas tu w Polsce są w gruncie rzeczy dość podobne. Okej, więc ile w ogóle kosztuje posiadanie i utrzymanie drużyny e-sportowej? W przypadku amerykańskich drużyn, takich jak chociażby te akademie LCS-owe, do samych pensji dochodzą koszty wynajęcia mieszkań i zakwaterowania tych zawodników, którzy muszą mieszkać w Los Angeles, co też kosztuje całkiem dużo. A do tego wszystkiego cały staff naokoło organizacji, menadżerowie, social media menadżerowie, trenerzy itd. U nas w Polsce trochę tego zamieszania jest mniej. Nasze organizacje mają trochę mniejszą skalę inwestycyjną. Tak naprawdę w e-sport możesz włożyć tyle pieniędzy, ile ci się żywnie podoba. W drużynie zawsze znajdzie się miejsce dla kolejnego menadżera, dla kolejnej osoby zarządzającej, dla kolejnego stratega marketingowego, dla kolejnego, nie wiem, księgowego itd. Ale patrząc na to, jak w praktyce to wygląda, jak większość organizacji nad Wisłą funkcjonuje, no to mamy tak. Zawodników, piątka graczy, tak, mówimy o LoLu, trenera, analityka, menadżera, social media menadżera i w sumie to tyle. Wiadomo, do tego czasem dochodzą jakieś okazyjne koszta, bo ktoś na przykład ma podpisanego danego streamera, albo mamy jeszcze montażystę, albo jakiegoś fotografa okazyjnie do tworzenia kontentu. Wiadomo, to trochę nam będzie ten budżet wykrzywiało, ale jakoś to będziemy w stanie zaokrąglić. Pensja zawodnika w Polsce wynosi średnio 1500 złotych miesięcznie. Oczywiście, te topowe drużyny płacą dużo więcej, te najgorsze drużyny płacą chyba trochę mniej, ale myślę, że to sprawiedliwa ocena. Mieszkania za to specjalnie nie wynajmiesz, a co tu dopiero mówić o jakichś luksusach, prawda? Ale z jednej strony, dla jednostki to niewiele, ale sumarycznie to już jednak jest pewien budżet. Bo jeżeli podliczymy całą tę piątkę zawodników po 1500, trenera i wszystkie te inne funkcje, o których wcześniej mówiłem, to wyjdzie mniej więcej na to, że koszt utrzymania miesięcznie drużyny e-sportowej w Polsce to mniej więcej 10 000 złotych. Ale pamiętajcie, składając taką formację, nie liczcie na to, że pojedziecie sobie na European Masters, że powalczycie o coś na scenie międzynarodowej. Nie, nie, nie. Żeby takie inwestycje w Polsce doszły do sukcesu, to potrzeba wydatku rzędu 30 czy 40 tysięcy złotych miesięcznie. A może nawet jeszcze więcej. Z tym budżetem, o którym mówię, możemy zakręcić się gdzieś w okolicach 5, 6, może 4 miejsca przy dobrych wiatrach w każdym sezonie Ultraligi. I przyjmijmy sobie, że robimy taką organizację. Nazywa się ona Gadają o e-sporcie e-sport. Co wy na to? No i razem z Dave'em wykładamy sobie to 10 tysięcy złotych na skład. Udaje nam się zrobić, powiedzmy, 5 miejsce. Nie jedziemy na Eumasters, wielka szkoda, ale doszliśmy do playoffów. Fantastycznie. Powiedzmy, że odnieśliśmy względny sukces sportowy. Nie jesteśmy najgorsi, nie jesteśmy najlepsi. Więc w takim razie, ile kasy mamy do wyjęcia? I jak ta inwestycja tych 10 tysięcy złotych miesięcznie podczas 3-miesięcznego sezonu, czyli 30 tysięcy złotych, nam się ma zwrócić? Spójrzmy po kolei. Pierwsza i najważniejsza rzecz to oczywiście pieniądze z nagród. Po to de facto rywalizujemy. I warto tu na sekundę pochylić się nad systemem rywalizacji, który mamy w Europie. Mamy ligi regionalne, które są nadzorowane przez Riot i tak naprawdę tylko w nich możemy występować. A przynajmniej taka była polityka Riotu przez długi czas.
ostatnio zaczynają kiełkować różne turnieje, w których rzeczywiście poza jurysdykcją Riotu mogą zespoły występować, ale umówmy się, ogromna większość drużyn w Polsce gra dwa sezony Ultraligi i tyle, na tym się kończy. No i ile możemy wyjąć z tych niesamowitych nagród? Ile organizacja gadają o e-sporcie? E-sport może zarobić za piąte miejsce w sezonie. W ostatnim sezonie Ultraligi, w sezonie 9, za piąte miejsce Riot przewidział nagrodę pieniężną wynoszącą 1000 euro. Mnożymy to więc razy 4 i wychodzi na to, że za 3 miesiące starań i piąte miejsce w lidze zarabiamy mniej niż połowę naszego miesięcznego budżetu. Oczywiście pamiętajmy, że jest jeszcze grant, który jest wypłacany dla drużyn za to, że uczestniczą w lidze. Jest to chyba 15 tysięcy euro w skali roku, z tego co pamiętam, więc około 60 tysięcy złotych. Więc okej, powiedzmy, że w skali roku wyjdziemy na mniej więcej zero, ewentualnie delikatny plus, bo wygramy to 1000 euro i je sobie podzielimy, dostaniemy 1000 złotych. Git, będziemy do przodu, super inwestycja. No niestety, to jest trochę za mało. I ja tutaj mówię o sytuacji, w której płacimy naprawdę bardzo niskie pieniądze. No 1500 złotych na zawodnika jednego, no przecież z tego nie idzie się utrzymać, a praca ta no, tak naprawdę funkcjonuje jakby była pełnoetatowa. Gramy scrimy, gramy solo kolejkę, gramy mecze oficjalne, występujemy w materiałach promocyjnych, jesteśmy potrzebni na każde zawołanie. A mimo to, to nie jest godna pensja. Jeżeli mówilibyśmy o godnych pieniądzach i o, powiedzmy, wypłatach dla zawodników rzędu 4000 na gracza, czy 3000 na gracza, tak, patrząc tak minimalnie, no to wtedy już niestety te rachunki rosną. Powiedzmy, że podnieśliśmy średnią zawodników o 1000 zł w górę, 2,5 tysiąca na każdego gracza i nasz budżet zwiększa się do 15 tysięcy miesięcznie. To już jest nagle 90 tysięcy w skali roku. Licząc też czas między sezonami, jako ten okres, kiedy zawodników wypuszczamy bez kontraktów. Nie grają w naszej drużynie, nikomu nie płacimy. Gdybyśmy chcieli ich mieć na kontrakcie, to te kwoty stają się jeszcze większe. No i nagle okazuje się, że pojawia się kilkadziesiąt tysięcy dziury budżetowej, którą trzeba jakoś załatać. No i w takiej sytuacji, gdzie idziemy? Oczywiście idziemy do sponsorów. No niestety, kłopot jest taki, że pozyskanie sponsora w obecnym czasie jest bardzo trudne. Głównie z tego powodu, że przez lata funkcjonowania na scenie wiele podmiotów po prostu wykorzystywało naiwność sponsorów, którzy nie znali e-sportu, nie znali tego rynku i przedstawiali im zakłamane statystyki i zakłamany obraz naszej branży. I wiecie, sponsor niespecjalnie ogarnia, nie ma ludzi, którzy się na tym znają, więc czy to dziwne, że zaufał swojemu potencjalnemu partnerowi biznesowemu? Raczej nie do końca. A potem przychodzi spotkanie z rzeczywistością, okazuje się, że nie ma żadnego eventu w Spotku, nie jedziemy nigdzie na LANa, tylko gramy przez neta. Milionowe statystyki, które są sprzedawane, to tak naprawdę 500 unikalnych osób i okazuje się, że sponsor wykłada kilkanaście tysięcy czy kilkadziesiąt na coś, co zupełnie nie jest tego warte. No i po czymś takim, taki sponsor jest już o wiele mniej chętny, żeby w e-sport inwestować. Nasza młoda branża też jest pozbawiona w dużej mierze specjalistów. Mamy tutaj dzieciaki, które chcą poczuć się jak królowie życia i prowadzą swoją wielką organizację e-sportową. I trudno się dziwić, że tacy ludzie nie znają się na sprzedaży i finalnie marki wychodzą na tym stratne. No tylko, że to wysusza studnie. Taki sponsor wejdzie raz, potem może da drugą szansę, a potem uzna, że jednak pierdoli ten rynek, bo jest notorycznie okłamywany i skamowany. I o tym też mówił Disguised Toast w swoim materiale. Mimo tego, że on sam ma duże zasięgi, mimo tego, że jego organizacja naprawdę nie jest organizacją wydmuszką, tylko serio, możecie sobie przejrzeć ich konta na mediach społecznościowych, to budzi serio spore zainteresowanie, bo sponsor i tak zrażony do tego biznesu nie będzie chciał w to inwestować. Ile ja już widziałem takich doniesień o tym, że nasza organizacja e-sportowa dotarła do 5 milionów ludzi w zeszłym miesiącu. A potem wchodzisz na ten profil i widzisz no, z jakieś 200 czy 300 tweetów nasmarowanych, które mają po 500 dotarcia i oczywiście sumarycznie udało się wygenerować 5 milionów łącznego zasięgu, ale unikalnych widzów było 500, 600, nie wiem, może 1000. I po prostu codziennie, co kilka godzin docieraliście do tych samych osób, a potem jest to sprzedawane jako niesamowita wartość naszego marketingu. Jeżeli tak działaliście i cynicznie wykorzystywaliście ten rynek, to nie ma się co dziwić, że teraz jesteśmy w miejscu, w jakim jesteśmy i nikt nie chce wykładać kasy nawet na projekty, które budzą autentyczne zainteresowania. A że tych jest swoją drogą bardzo mało, to już inny temat. A świadczenia sponsorskie na polskiej scenie potrafiły być naprawdę niebagatelne. Jeżeli mówimy o tych topowych organizacjach, to inwestycje w te projekty to gdzieś od
kilkunastu do kilkudziesięciu nawet tysięcy złotych miesięcznie. I to oczywiście jest ścisła czołówka, te największe polskie organizacje. Jeżeli spojrzymy w dół, to organizacja Gadają o Sporcie e-sport, takiego kalibru, która będzie naszym wiecznym przykładem w trakcie dzisiejszego epizodu, myślę, że mogłaby liczyć na kilka tysięcy, albo nawet w ogóle nie na żadną kasę, tylko na jakiś barter. I powiem Wam tak, wiele znam takich przypadków, i kiedy nawet takie współprace się pojawiały, to dla organizacji już był sukces. To już było osiągnięcie, że ktokolwiek nam chciał dać jakąkolwiek rzecz. No dobra, więc ze sponsorami ciężko, powiedzmy, że się nie udało. Jakie są inne sposoby pozyskania kasy w e-sporcie? No i odpowiedź to ty, drogi widzu. Ty jesteś kasą w e-sporcie. Twój czas, który poświęcasz na oglądanie transmisji, twój czas, który poświęcasz na sprawdzanie kontentu organizacji, czy oglądanie takich materiałów, to już jest pewna wartość, którą potem można zaksięgować, tylko tym razem sprawiedliwie, przedstawić sponsorowi i z tego tytułu czerpać jakieś gratyfikacje finansowe. To oczywiście sprawiedliwa transakcja. Ty otrzymujesz produkt rozrywkowy, a ktoś, kto go realizuje, dostaje kasę, żeby mógł go robić. Tak działa świat. I tu dochodzimy do tematu, który jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawy. Zrobię tu małą analogię do świata piłki nożnej. Pewnie ci z Was, którzy śledzą to, co się dzieje w futbolu, doskonale wiedzą, że w życiu każdego klubu sportowego jedną z istotniejszych rzeczy w trakcie sezonu, jeżeli chodzi o pozyskiwanie finansowania, są przychody z dnia meczowego. Czyli gramy mecz na własnym stadionie, przychodzi kilka, kilkanaście, może czasem kilkadziesiąt tysięcy ludzi na ten stadion i kupią tak. Najpierw bilet, potem przyjdą i uznają, że mecz w sumie może jest trochę nudny, więc uznali, że skoczą sobie do klubowego baru i kupią piwko i hot doga, a że przyszli z dzieckiem, no to w sumie dziecku też może kupią hot doga, a potem dziecko chce jeszcze koszulkę, no to w sumie może jeszcze koszulkę kupią i może jakiś kubek losowo dla żony czy dla kogoś jeszcze innego. No i tak sumarycznie przychodzi taki kibic i zostawia na stadionie 100 albo 200 zł przy każdej wizycie. W e-sporcie nie ma czegoś takiego jak dzień meczowy. Kibic nie generuje dla organizacji żadnego przychodu. Przychodzisz, odpalasz streama na Twitchu, który jest za darmo, oglądasz sobie mecz i wyłączasz go, kiedy chcesz tak naprawdę, więc nawet niekoniecznie musisz oglądać te reklamy, które organizacje próbują sprzedać dla swoich potencjalnych sponsorów. Nie zostawisz im żadnego donata ani suba, bo wszystko leci na oficjalnej transmisji. Nie będziesz w stanie kupić kiełby w ich barze, bo coś takiego nie istnieje, możesz sobie kupić pizzę w dowozie z jakiejś innej aplikacji i koniec końców okazuje się, że drużyny grają, ale tak naprawdę nic z tego nie mają. I moim zdaniem to są rzeczy do rozwiązania. Dlaczego nikt nie skupia się na tym, żeby zrobić jakieś watch party swoich meczów, żeby zrobić jakiś ciekawy co-stream? Każda organizacja w Ultralidze ma prawo do transmitowania własnych meczów z alternatywnym komentarzem. I były próby zrobienia takich transmisji, ale one nikogo nie obchodziły. Czemu? Bo to były nudne streamy, słabo zareklamowane, niedużo pracy było włożone w to, żeby to było po prostu ciekawe. I pomyślcie sobie w taki sposób. Bierzecie tych waszych kibiców, oni przychodzą na wasz stream, oglądają wasz mecz i na przykład za donaty, które wpłacają, mają pewne możliwości, żeby interaktować z waszą drużyną. Czy to na przykład zadanie pytania zawodnikowi, a może ocena OPG przez niego, a może jakiś coaching, a może jakaś porada, cokolwiek. Wymyślicie jakieś rzeczy, żeby spieniężyć waszych zawodników. I wiadomo, to nie pokryje inwestycji w drużynę, ale mam wrażenie, że nikt nigdy na poważnie nie spróbował zaangażować swoich odbiorców, których zakładam, że macie, tak? No bo się nimi często chwalicie. Dziękujemy kibicom za wsparcie. To zaangażujcie ich i wyciągnijcie od nich trochę kasy. No bo tak po prostu musi to działać. Jeżeli nie zarabiacie, macie kibiców i ci kibice są skłonni was wspomóc, to czemu z tego nie skorzystać? Bardzo fajnym rozwiązaniem jest też to, co dzieje się chociażby w Hiszpanii, gdzie drużyny rozgrywają mecze w swoich venues na takich mikrostadionach, gdzie ludzie mogą przyjść i na żywo pooglądać zawodników. Super sprawa, trochę kosztująca, ale myślę, że tędy droga. Trzeba jakoś zbierać tych ludzi przy drużynie, jakoś z nimi prowadzić interakcje. A przy okazji tej dyskusji, która narosła w Ameryce podczas strajku graczy, a także tych wszystkich doniesień Toasta, to dyskusja na temat tego, czy ludzie są w ogóle skłonni płacić za dostęp do e-sportu. No bo jeżeli nie ma dnia meczowego, no to może po prostu płatne streamy. Słuchajcie, za Fame MMA płacicie, za Highliga już nie zapłacicie, bo dostali bana, ale płaciliście. Za dostęp do piłki nożnej płacicie, za transmisje bokserskie płacicie, streamerom płacicie w donacjach i subskrypcjach, a mimo to w internecie ludzie zareagowali w absolutnie najgorszy sposób
na to, że e-sport miałby być za paywallem. Nie dziwi mnie to, bo ludzie nie lubią, kiedy odbiera im się rzeczy, które zawsze były dla nich za darmo, ale wydaje mi się, że to jest coś, co powinno było być wprowadzone już na samym początku. A jeżeli jest tak, że e-sport oglądamy tylko dlatego, że jest to produkt za darmo, to znaczy, że jest to po prostu gówno niewarte inwestycji. I można mieć zarzuty do organizacji, że skamowały, i do sponsorów, że nie sprawdzali należycie tego, co otrzymywali, i do zawodników, że są troszeczkę nudni, ale też do widzów. Słuchajcie, okazało się, że był taki sponsor, który uczestniczył w pewnym dużym wydarzeniu e-sportowym i na swoim stoisku sprzedawał swoje produkty. Okazało się, że nie kupiono od niego ani jednego produktu w trakcie całego eventu. No i w tym roku ten sponsor uznał, że no to trochę lipny interes, nie wchodzimy w to po raz drugi. Więc w pewien sposób odpowiedzialność za kondycję e-sportu spoczywa również na Was. Oczywiście, wszystko, o czym mówię, to jest taka wielka mapa połączonych rzeczy. Tutaj mamy organizacje, które były nie fair w stosunku do sponsorów. Z drugiej strony sponsorzy, którzy byli naiwni. Albo kogoś innego, kto nie chciał ryzykować. I te wszystkie małe grzeszki sumują się na to, że teraz w e-sporcie jest po prostu bardzo ciężko. I chciałem teraz na chwilę przejść do tematu graczy. Graczy, którzy często głośno narzekają na to, że nie dostają tyle pieniędzy, ile by chcieli, że nie są w stanie godnie wyżyć ze sportu. Ja współczuję, ja naprawdę nie zazdroszę tej sytuacji, ale prawda jest taka, że tak jak powiedział Wedge lata temu, kto wam powiedział, że wasza praca jest warta tyle, ile byście chcieli? Może serio ona warta jest 500 zł, albo to 1500, w które jest zabudżetowane w gadają o e-sporcie, e-sport na zawodnika. No bo popatrzmy na to z tej strony. Mamy posty dotyczące tych zawodników, ich fotki, materiały o nich oparte. To oni grają w tych meczach profesjonalnych. I niespecjalnie ludzi to obchodzi. Wiecie, fajnie jest krzyczeć i fajnie jest żądać więcej kasy, ale koniec końców, czy ty, zawodniku, który narzekasz, możesz z ręką na sercu powiedzieć, że zrobiłeś absolutnie wszystko, żeby dać ludziom powody, żeby cię lubili, żeby ciebie oglądali. Czy jesteś tak dobrym zawodnikiem, jak możesz być? Czy dajesz z siebie 100% na solo kolejce? Czy w ogóle ją grasz? Czy uznajesz, że są zawsze kurwy w teamie i tobie się nie chce grać? Czy dajesz z siebie 100% w trakcie gry w teamie i starasz się szukać rozwiązań, a nie tylko narzekasz i potykasz się przy pierwszej przeszkodzie? Czy utrzymujesz dobry mental? Czy nie jesteś pasywno-agresywny? Czy nie marnujesz czasu na granie aramów z koleżankami po nocach? Czy tworzysz jakieś personality poza samym riftem? Czy dałeś ludziom jakieś powody, żeby ci kibicowali? Czy jesteś najlepszy w tym, co robisz w tym kraju? Czy tylko ci się tak wydaje? Niestety, e-sport wymaga poświęceń. Jeżeli chcecie tu być i chcecie zarabiać z grania w gry komputerowe, to niestety musicie wyjść do ludzi. I nie mówię tu o tym, żebyście streamowali tyle godzin, co prawdziwi streamerzy. Nie musicie być drugim Rybsonem. Ale dam wam pewien fajny przykład. Harpun, zawodnik, którego myślę, że każdy, kto śledził polską scenę, dobrze kojarzy. I to nie jest tak, że Harpun tworzył jakiś niesamowity, pracochłonny content. Owszem, kiedyś spróbował ruszyć z YouTube'em. Potrwało to jakieś 3 filmy. Trochę streamował, ale to też nie były streamy takie, wiecie, bardzo tryhardowane i też po pewnym czasie przestał. Ale to, co robił Harpun, to jest coś, co myślę, że jest łatwo replikowalne. Po prostu pisał swoje głupoty w internecie. A tutaj się śmiesznie przebrał na wywiad, a tu do kogoś poddymił, a tu wystąpił w jakimś programie. Szukał tej uwagi medialnej i ją otrzymywał. A do tego dołożył dobrą etykę pracy w drużynie, zawsze tryhardował, zawsze się starał i stał się po prostu bardzo dobrym zawodnikiem. I ten gość powinien być dla Was role modelem. Ten gość powinien być dla Was przykładem, jak budować swoją karierę. Oczywiście nie musiał wrzucać wszystkich swoich głupich filmów na Twittera, ale to wszystko zbudowało jego personę i to, że jest jednym z bardziej rozpoznawalnych graczy tego młodego pokolenia w Polsce. I nie chcę też tylko narzekać na zawodników, bo wiem, że często organizacje są niekompetentne i nie potrafią wykorzystać Waszego potencjału medialnego. Ale mam po prostu takie wrażenie, że niewielkim nakładem pracy moglibyście robić dużo więcej. Każdy chciałby, żeby było wygodnie, ale niestety trzeba popracować czasem za gorszą stawkę, żeby zbudować swoją pozycję i potem może odniesiesz sukces. Nie jest Ci to obiecane. To jest ryzykowna ścieżka zawodowa. Taką sobie wybraliście. Ja komentowałem przez 2 lata LoLa praktycznie codziennie, dzień w dzień, z domu od siebie, nie dostając za to ani złotówki. Dopiero po 2 latach komentowania zaczęły wpływać pierwsze pieniądze na moje konto za to, co robiłem. I było to przy okazji współpracy z Bilaudem, za którą jestem wdzięczny, bo ona pozwoliła mi zostać w tym środowisku.
Po 3 latach poszedłem do Polsatu. Po 3 latach intensywnej pracy nad tym, żeby stać się jak najlepszym casterem. Pierwsza kasa, którą zarobiłem we sporcie, była po 5 roku mojej działalności. I mówię, to była działalność praktycznie pełnoetatowa. Tworzyłem wtedy Ligę Grimor, komentowałem praktycznie wszystkie inne mniejsze ligi, które były. Kwalifikacje do Ultra League, kwalifikacje do Pucharów Polski, drugie dywizje. No wszystko, co mogłem, to komentowałem. Tylko po to, żeby mieć szansę na to, że się wybiję w tym środowisku. I poświęciłem za to dużo. Odbiło się to na moim zdrowiu fizycznym, psychicznym, ucierpiały w pewien sposób moje relacje, ale koniec końców trafiłem w miejsce, w którym chciałem się znaleźć. Jeżeli wy, gracze, też nie poświęcicie swojego komfortu, to nie możecie oczekiwać, że otrzymacie tutaj niesamowite, fantastyczne życie. Czasem wiadomo, dacie z siebie 100 czy 200% i tak nie wyjdzie, ale taka jest ta branża i nieważne, czy to sport, czy e-sport, tak czasami bywa, bo to nie jest sprawiedliwe. I tu ode mnie jeszcze małe dopowiedzenie. Nie jestem obrońcą kultu zapierdolu. Uważam, że to myślenie potrafi być naprawdę bardzo szkodliwe. To niestety nie jest ścieżka dla każdego. Ludzie bywają w ciężkich sytuacjach rodzinnych czy finansowych i wtedy może dla nich lepszym rozwiązaniem jest po prostu pójść do normalnej pracy. Ale jeżeli chcesz przeciągnąć swój okres dzieciństwa i uczynić z tej swojej pasji ścieżkę zawodową, to musisz być gotowy na to, co cię czeka. Taka jest trudna rzeczywistość. I myślę, że to przemyślenie o dawaniu z siebie trochę więcej można dać każdemu. I organizacjom, które często idą po tej najmniejszej linii oporu, i zawodnikom, i osobom, które pracują tutaj w tym środowisku jako dziennikarze. Organizatorom turniejów, tak naprawdę każdemu, bo mam wrażenie, że tym wszystkim po prostu brakuje ludzi, którzy podejmą ryzykowne, ale przyszłościowe decyzje. I na sam koniec chciałem jeszcze wrócić do sprawy This Guy's Toast'a, bo mimo tego, że ten odcinek jest trochę taki smutniejszy, może trochę refleksyjny, to ja mam wrażenie, że pojawienie się jego organizacji, to, że wtopił on ten $1 milion na swój projekt, świadczy o tym, że idziemy w dobrą stronę. Bo jaki powód ma Toast, żeby robić swój team? To nie jest tak, że on szuka w tym interesu. To nie jest osoba, która chciała na tym biznesie zarobić kasę. Takich ludzi we sporcie już nie ma. To jest gość, który zrobił team, bo przez 10 lat grał w LoL'a i chciał go mieć. I takich ludzi potrzebujemy. Dobrze pisze Delord na Twitterze, mówiąc o tym, że musimy zostać milionerami i wtedy będziemy się bawić w e-sport. Bo na tym traci się kasę, po prostu. Ale jeżeli będziemy mieli teamy takie jak Pompa Team, nie wiem, Izako Bors, Gadają o e-sporcie e-sport, Koziołki Wedziego, Haczyki Haczyego, cokolwiek. Jeżeli będziemy mieli ligę złożoną z takich drużyn, to może jakieś rywalizacje się będą w stanie nakręcić i jakieś emocje to wzbudzi i będzie większa widownia i może wtedy pójdziemy do przodu. Tylko że niestety to wymaga poświęcenia od wielu osób i wiele pracy całego środowiska, bo znaleźliśmy się w naprawdę trudnym położeniu. I na sam koniec muszę wrzucić kamyczek do ogrodku Riotu, bo powiem szczerze, to jest bardzo przykre, jak bardzo olewane są te ligi na samym końcu tego łańcucha pokarmowego, jeżeli chodzi o e-sport. Mówiłem na samym początku o tym, jak wyglądają kwestie nagród. To nie jest dużo kasy. To nie jest kasa, która usprawiedliwia ci działanie w tym e-sporcie. I bardzo boli mnie to, że chociażby w kliencie gry nie ma możliwości spieniężenia w jakiś sposób zainteresowania e-sportem przez organizację. Fajnie, że są skiny mistrzów świata, ale dlaczego nie ma skinów drużyn, które wygrywały poszczególne regiony? Co patch wychodzą nowe linie skinów, które naprawdę można byłoby zamienić na linię skórek TSM czy G2 Esports. I jakiś procent z tego revenue, które by generowały te skiny, dać do organizacji. Może to by poprawiło trochę ich kondycję, może to by sprawiło, że mogłyby robić ciekawe i fajne rzeczy. I wiadomo, Riot trochę kasy by w ten sposób stracił. Ale może e-sport faktycznie jest przyszłością i jest to czymś, co kiedyś będzie naprawdę gigantyczne. Ale bez pewnych zmian strukturalnych po prostu daleko nie zajedziemy. Trwa zima e-sportu, ludzie się wycofują, sponsorzy nie inwestują, organizacje upadają, więc potrzeba zacisnąć pasa i poszukać rozwiązań bez przyjemnego klepania się po pleckach, tak jak to było przez długie lata. Mam nadzieję, że coś z tego filmu wynieśliście i w jakiś sposób zmotywuje Was do działania, jeżeli chcecie ten e-sport rozwijać tak samo jak i ja. Dziękuję Wam za dzisiaj i do usłyszenia w najbliższych dniach. Na razie.